Dobra, lecimy dzisiaj z treningiem. Rozgrzewka zrobiona, teraz będę się aktywował i zacznę wyciskać. Zobaczymy, jak wyjdzie. W tamtym tygodniu nie wyszło. Dzisiaj będę nagrywał, powiedzmy, że każdą serię, a jak nie każdą, to te końcowe na pewno. Dobra, lecę z aktywacją. Dzięki w ogóle, że tam się odzywacie, że czekacie na to, żebym wyciskał. I to mnie to trochę motywuje na działania, więc co? Jedziemy z koksem i podnosimy ciężary. Dobra, lecimy z pierwszą serią. Sztangę widać, widać. Dzisiaj będę troszkę inaczej to podnosił niż zawsze, czyli nie będę ciągiem, tylko będę podnosił, odkładał na stojaki i jeszcze raz ściągał. Dlatego, że mam problem z tym pierwszym ruchem na większości seriach i postanowiłem właśnie, że pierwsza taka seria na 110 kg, tak jak teraz jest, będę robił po prostu ściągnę, wycisnę, odłożę i tak 5 razy i później znowu dokładamy, ale już później normalnie. Dobra, zmalujemy łapy i lecimy. Tak to mniej więcej wyglądało. Teraz trochę dłuższy odpoczynek. 120, tego już wam nie będę nagrywał. Dopiero nagram ostatnią serię. Jak będę wyciskał, mam nadzieję, że wszystko po drodze będzie elegancko szło. Dobra, jedziemy z ostatnią serią 145 kg. Mam nadzieję, że dobrze widać. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jeszcze mi się uchwyt rozwalił do telefonu, więc tak jak widzicie, troszkę inne ujęcie. Ale nie powiem, że fajniejsze czy lepsze, sami ocencie. Jedziemy z tym. Całe szczęście, że telefonu nie rozwaliłem, bo bym się trochę zdenerwował, jakby było po wyciskaniu i po nagrywaniu dzisiaj. Dobra, jedziemy z tym. I o to chodziło. 5 serii po 5 powtórzeń, 145. Na końcu, chcecie, możecie przeliczyć 3 dwudziestki, 1/5, 2,5 sztanga dycha. Plus zabezpieczenia, bo możecie policzyć sobie jako 0,5 kg. A co się stało tydzień temu? Nie wiem. Może źle, po prostu napięcie. Miałem faktycznie mięśniowe i one puściło. Może głowa mi nie zagrała, może byłem przemęczony, może układ nerwowy był też wyszczelany i po prostu tej siły nie było. Dobra, widzieliście, jestem po treningu. Co, zostało mi jeszcze posprzątać. Sprzątam tutaj. Koledzy mają jeszcze przyjść tutaj do mnie na trening. Trzeba ich trochę popompować. I co, no, kusiło mnie na 150, żeby dzisiaj podejść, ale stwierdziłem, że nie wchodzę w to, bo nie chciałem się powyszczelać sił, żeby w następnym tygodniu nie przeżywać tego samego, co tydzień wcześniej. I co, lecimy do przodu, zobaczymy, na ile skończymy. Dzisiaj było fajnie, szczerze mówiąc, nie odczuwałem nic na stawach, żadnych przeciążeń. Jakoś wiedziałem, że wszystko fajnie pójdzie. Taki, nie wiem, dobry dzień, może to, że słoneczko wreszcie zaświeciło. Dobra, wrzucę jeszcze wam w opisie filmu aktywację, jak robię, jak ktoś jeszcze nie widział, którą wykonuję przed treningiem. I tyle. Dobra, trzymajcie się i do następnego.
No, jak macie jakieś tam pytania, cokolwiek, piszcie w komentarzu, ten dział jest dla Was. Ja postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Jak nie, odpisać, to nagram filmik. I tyle. Dobra, pa.